Szczęść Boże. Kochani, to jest uczta. Taką ucztę zaplanowaliśmy na dzisiaj. Osoba księdza profesora, w przekonaniu nie tylko moim, jest dzisiaj dla nas, Polaków, wielkim autorytetem. Podobno mamy kryzys autorytetów, no to mamy dzisiaj ucztę. Jest autorytetem dlatego, że wiele lat temu, sam pewnie ksiądz o tym wspomni, postanowił poszukać prawdy, która dotyczyła w tamtych latach 80. naszej polskiej rzeczywistości. I tę prawdę wyjechał za granicę, żeby szukać tej prawdy, bo tam były źródła i znalazł prawdę. Dzisiaj ksiądz nam o tym opowie. Co niszczy nas, nasze rodziny, naszą kulturę, naszą wiarę też, chociaż wiara jest sprawą indywidualną, ale jakie zabiegi dzisiaj stosuje się, od lat zresztą, po to, żeby wiarę Polaków stłamsić, zniszczyć. Dziękujemy księdzu profesorowi za tę obecność dzisiaj. Ksiądz jest bardzo zapracowaną osobą, a znalazł ten jeden dzień, i to jest dlatego dla nas ten wyjątkowy dzień, znalazł ten dzień dla nas, dla Konstancinian, właśnie dzisiaj. Dlatego tutaj przyszliśmy. Ja księdzu tylko króciutko jeszcze przedstawię. Osoby tutaj siedzące w dużej części są to osoby, które w pierwszej turze wyborów prezydenckich wzięły udział w pracy komisji w ruchu kontroli wyborów. Z ruchu kontroli wyborów w konstancińskich komisjach mieliśmy po 3 osoby w każdej komisji. Tym samym dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy się zaangażowali. Ci, którzy nie mogli się zaangażować, zapraszamy do zaangażowania w dalszych naszych krokach. Budujemy tutaj społeczność wolnych obywateli. Przepraszam za to takie patetyczne wolnych, ale tak naprawdę chcemy, żeby było. Żebyśmy byli w swoich wyborach wolnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Proszę się. Wielce szanowny panie przewodniczący, wielce szanowni państwo, jest dla mnie nieukrywanym zaszczytem, żeby tutaj przybyć do państwa i po raz pierwszy tak spotkać się z narodem tego uroczego miasta, choć nie tak dawno dane mi było w tym miejscu, w tym domu prowadzić rekolekcje dla kapłanów, którzy opiekują się z ramienia Episkopatu Polski duszpasterstwem rolników i przybyli tutaj z różnych zakątków Polski, żeby troszeczkę tak podbudować siebie duchowo i moralnie i religijnie, i wolno mi było dla nich też kilka dni, tutaj chyba 2 czy 3 dni, wygłosić Słowo Boże i dyskutować z nimi. I rzeczywiście mieliśmy bardzo piękne debaty i nie spodziewałem się, że wkrótce potem dostąpię też zaszczytu i wielkiej radości, żeby przybyć do państwa jako dzieci tutaj tej przeuroczej ziemi Konstancina Jeziornej, tak sąsiadów wspaniałych naszej stolicy, i żebyśmy mogli też rozważyć sobie jakąś cząstkę tego, co dotyczy naszego narodu, co dotyczy tej sfery nadprzyrodzonej, którą jest świat wiary jako łaski dla człowieka wędrującego ku swoim ostatecznym przeznaczeniom, czyli ku bytowaniu wiecznemu, a także spojrzeć na ten trzeci element kultury, co ją stanowi, czy jak ją dzisiaj tworzyć. Także myślę, że zarówno tych kilka refleksji moich na początku, jak też i później po ponownej takiej wielkiej przerwie pieśni wykonanej przez pana Rysia, że będziemy mogli właśnie
przejść do takiej dyskusji, rozmowy i bardzo rzeczywiście dziękuję Państwu za to zaangażowanie się w kwestię sprawiedliwych wyborów, żeby to dobro Rzeczypospolitej zabezpieczać, żeby po prostu troszczyć się o to, żeby podstawowa uczciwość w tym wymiarze naszego polskiego bytowania panowała. I drodzy Państwo, proszę pozwolić, że tych kilka myśli osadzimy w wielkim dziedzictwie myśli, dzieła i osoby jednego z największych prymasów polskich, mianowicie sługi Bożego prymasa kardynała Augusta Chlonda. I on w swoich notatkach z roku 1946 pisał między innymi: naród polski będzie miał wielkie posłannictwo. Odrodzi w duchu i prawdzie całe miliony dusz, więc tam, gdzie szatan króluje, wzniesie tron królowi nieśmiertelnemu. Drodzy Państwo, ja, mając też wprawdzie krótkie, ale dość znaczące doświadczenie zachodniego świata, równe 14 lat spędziłem na zachodnio-niemieckiej uczelni w Schwarzwaldzie w Republice Federalnej Niemiec, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, z woli właśnie kościoła w Lublinie. Ksiądz biskup wysłał mnie na moje dalsze studia filozoficzne do Niemiec Zachodnich. Nie za bardzo wtedy, w 1989 roku, rzeczywiście chciałem opuszczać ojczyznę, bo to był rok zbyt dla mnie ważny. A jednak, tak szczerze mówiąc, ze łzami w oczach, przez Tatry Kyżne tym szlakiem i przez Wiedeń udałem się południem Niemiec przez Monachium, czyli przez katolicką Bawarię, i tam już później południem Ambodensee dotarłem do Schwarzwaldu. I nie ukrywam, że wtedy tak nie rozumiałem po prostu, dlaczego Pan Bóg mnie wyrywa z rzeczywistości Polski, która dla mnie od dziecięcych lat była rzeczywiście wielką, wielką sprawą. Tak byłem wychowywany i kształcony przez moich najbliższych, czy także przez Kościół, w takim wielkim szacunku i miłości do ojczyzny, do narodu, do krajobrazu przepięknego. Mamy rzeczywiście jeden z najpiękniejszych krajobrazów na świecie, a także Kościoła Świętego, w który wrosłem, bardzo dobrze się tutaj czułem. I właśnie i rzeczywiście z woli Kościoła udałem się w tę przygodę filozoficzną tylko na jeden rok, a okazuje się, że z jednego roku zrobiło się całych 14 lat. I mogłem faktycznie w Niemczech, jak się okazało, w sposób źródłowy przebadać takie systemy myślowe jak reformację Marcina Lutra i jego zwolenników. Dotarłem do jego pism oryginalnych i teraz, co pozwoliłem sobie w naszym dzienniku, w tej serii magazynu, kilka tygodni zaprezentować, to właśnie, muszę powiedzieć, to jest dlatego takie szokujące, że zawarte w źródłach każde pojęcie, którego użyłem, zostało zaczerpnięte z pism Lutra, ale zaczerpnięte w szeroko pojętym kontekście jego myśli. Tutaj mam dwa egzemplarze mojej rozprawy na temat pojęcia Boga u Lutra i Hegla, bo później pokazałem, jeszcze wcześniej, i tam w Niemczech opublikowałem właśnie tę pozycję, a to jest drugie wydanie, które w Polsce wydałem,
po niemiecku tylko, auf Deutsch. Więc właśnie zobaczyłem, że właśnie hegelizm i idealizm niemiecki wyrósł z reformacji, a wiemy, że z tego ducha wyrasta marksizm i leninizm, i z tego ducha wyrasta pozytywizm i różne relatywizmy, i z tego ducha wyrósł egzystencjalizm, choćby Martina Heideggera, i z tego ducha wyrósł nazizm hitlerowski, i z tego ducha wyrosła szkoła frankfurcka, która jest główną twórczynią neokomunizmu światowego, którego taką malutkim takim odrostem czy gałązką jest ideologia gender. Bo ideologia gender to jest ideologia neomarksizmu światowego, neokomunizmu. I w świetle tych moich badań, 14 lat, ale nieprawdopodobnie intensywnych, także mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wycieczki jakieś w tym okresie, to one na pewno musiały być powiązane z jakimś ważniejszym celem, bo zorientowawszy się, w jakim kraju ja jestem i co mogę wystudiować, to po prostu postanowiłem sobie z Panem Bogiem zawrzeć taki pakt, że Panie Boże, czego mi się nie uda zobaczyć z tego świata, z ziemi, to zobaczę z nieba, ale pod warunkiem, że spełnił tę misję, do której mnie powołujesz. Bo pierwotnym moim takim impulsem do drogi filozoficznej to był rok 1984, którego jesteście wspaniałymi świadkami. I tutaj opodal, w stolicy, kiedy ksiądz Jerzy właśnie oddawał swoje życie za naród i Kościół, za Boga i Ojczyznę, to ja wtedy akurat miałem jeszcze tylko 2 miesiące do święceń kapłańskich w grudniu. To było dokładnie w sobotę 15 grudnia. I pomyślałem sobie przy tej śmierci księdza Jerzego, że trzeba przezwyciężyć ideologię komunistyczną teoretycznie. Czyli trzeba sobie zadać trud, żeby zrozumieć to, co teoretycy komunizmu pomyśleli, i zrozumieć to w świetle przyczyn, i zrozumieć to w naturze komunizmu, żeby móc tę ideologię systemowo przezwyciężyć. I proszę mi wierzyć, że Pan Bóg prowadził mnie w sposób rzeczywiście tak opatrznościowo przedziwny, że dzisiaj mogę powiedzieć, że tego mojego dzieła w tej sprawie to jest niewiele. Dlatego, że mnóstwo rzeczy czy myśli, to wszystko traktuję jako, ale to czysty podarunek Boga. I dlatego też właśnie dzielę się z moim narodem tak często i tak dużo, jak tylko jest mi to dane, na różny sposób. I z tego ducha wyrasta także to nasze spotkanie, że bardzo chciałem przybyć tutaj do Was, jak tylko ksiądz Piotr wyraził taką wolę, żeby spotkać się z Państwem, co zawsze dla mnie jest takie po spotkaniach z Bogiem najwspanialsze. Bo tak też zostałem ukształtowany, że spotkać jednego człowieka to więcej niż spotkać cały wszechświat. I miałem takiego wujaszka Michała, który mi mówił: słuchaj, ty, Tadeusz, nic nie masz. A ja miałem wtedy 6 lat. I tak się moja biografia układała, że rzeczywiście nic nie było, bo nawet najbliższych osób nie było. A ten wujaszek Michał mi mówił: wiesz, co jest w życiu najważniejsze? Nie to, że zostaniesz księdzem, czy mecenasem, czy lekarzem, bo takich 3 starszych braci ten mój prosty wujaszek z wioski
Roztoczańskiej miał. A już dla wykształcenia jego przed II wojną światową w tym gospodarstwie niedużym na Roztoczu zabrakło finansów. I on nawet był taki dzielny, że rowerem jeździł setki kilometrów do tych braci, którzy się kształcili na kapłanów, na prawników i na lekarzy przed II wojną światową. Jaki to był olbrzymi wysiłek tej rodziny, moich krewnych, żeby wykształcić ich, i rzeczywiście tak się też stało. I on mi właśnie zaszczepił nieprawdopodobną miłość do człowieka, że pamiętaj, nieważne kim będziesz, najważniejsze, żebyś był dobrym człowiekiem i szanował każdego jako człowieka. Dlatego nawet na przestrzeni tych wielu lat, już dzisiaj to jest ponad ćwierć wieku, że przedmiotem tego, co na co dzień czynił, czy dniem, czy nocą, to proszę mi, a czasami nocy mam nieprzespane, to właśnie to jest to studiowanie tych wielkich treści ze względu na człowieka. I też jeżeli sobie dzisiaj nawet tego wieczoru powiemy o różnych ideologiach, to zawsze proszę pamiętać, jeżeli mówię o marksistach, czy heglistach, czy protestantach, czy innych, to ja zawsze oddzielam ich człowieczeństwo, które jest nietykalne i które chcielibyśmy wszyscy zdobyć dla Boga, Kościoła, wielkich ideałów chrześcijańskich, ale jednocześnie musimy oddzielić te piekielne, straszliwe ideologie. Proszę mi wierzyć, że te, które nadmieniłem, to prawie w 100% albo w iluś tam kilkudziesięciu są inspirowane antyduchem boskim, czyli szatanem. Expressis verbis. I dlatego też w świetle tego, co stało się w ostatnich 5 wiekach, w dziejach świata, muszę powiedzieć, że ze zdumieniem myślałem i jak byłem za granicą, powracałem do Polski i zresztą to moje zdumienie polską katolicką zawsze było także inspirowane przez uczonych niemieckich, czy szwajcarskich, czy holenderskich, czy amerykańskich, którzy przybywali do Niemiec zachodnich i tam prowadziliśmy różne debaty. Ale właśnie to, co bardzo zawsze fascynowało tych ludzi, czy zdumiewało, to jest fakt katolickości Polski. I dlatego też moja teza jest następująca, że to właśnie wielkie posłannictwo, o czym pisał i głosił ten wielki prymas Chląd, jeden rzeczywiście z największych mężów stanu w Rzeczypospolitej od początku jej istnienia, bo jego myśli są tak nieprawdopodobnie trafne co do przeszłości Polski, co do misji Polski i co do przyszłości naszych posłannictw, że rzeczywiście tak można o prymasie Chlądzie tylko mówić. I ja tę wielkość Polski jeszcze bardziej zrozumiałem w Niemczech, gdzie katolickość stanowiła właściwie największe wyzwanie i dla reformacji, i dla niemieckiego idealizmu, ale także dla rewolucji francuskiej i rozwoju różnych ruchów ideologicznych, łącznie z tymi najtragiczniejszymi, to proszę mi wierzyć, ich wspólnym mianownikiem jest unicestwienie tego wszystkiego, co się nazywa katolickością. I każdego, kto utożsamia się z wiarą katolicką. I w związku z tym tutaj, drodzy Państwo, to pytanie o naród polski, o naszą wiarę i zbudowanie kultury, to tak jak nasz naród polski w porządku natury ma swoją ostateczną przyczynę w Bogu objawionym jako Stwórcy Polski, tak też dzięki mocy, potędze, świętości wiary katolickiej nasza rodzina polska narodowa jest prowadzona przez dzieje
I proszę być tego pewnym, że nikt nie przezwycięży polskości wtedy, kiedy będziemy bardzo mocno zaprzyjaźnieni z wszechmocnym Panem dziejów. I właśnie jeżeli na tym gruncie bardzo utalentowanej natury narodu polskiego, bo muszę powiedzieć, że mam już porównanie do różnych narodów, bo młodzież z różnych narodów już kształciłem tam w Niemczech Zachodnich i wiem mniej więcej na co ich stać, czy szwajcarską młodzież, czy austriacką, czy holenderską, czy niemiecką. I zauważyłem, że nasza młodzież polska i nasz naród został nieprawdopodobnie bogato uposażony przez Pana Boga. Mamy bardzo dużo talentów i nie mamy mniej talentów niż inne narody. I właśnie, a to, co jest naszym największym atutem, co było, jest i ufajmy i czyńmy wszystko, że będzie, to jest właśnie zakotwiczenie polskiej bytowości w katolickości. Czyli w takim sposobie przyjaźni z Bogiem, który jest najdoskonalszy, bo ofiarowany nam w postaci łaski. I właśnie ksiądz prymas Chląd pisze dalej w swoich notatkach, i to jest rok 1946, bardzo trafnie, a mianowicie walki, które Polska poniesie, nie będą o ziemię, lecz o Ducha Chrystusowego i Jego Królestwa. Szatan zbiera nieprzeliczoną ilość sług swoich, ale walka przeciwko niemu się obróci i zniszczy doszczętnie jego księstwo. Polska będzie niezwyciężona przeciwko wielkim zasadzkom nieprzyjacielskim i odniesie triumf, jaki kiedykolwiek oko człowiecze nie oglądało na ziemi. Niech się weseli wierny lud polski, bo oto znak pański ukaże się nad nim, który będzie wybawieniem jego. Zwycięży tylko Kościół, niezwyczajni ludzie. Trzeba sercem i wolą przyjąć dar, który Syn Boży daje Polsce. Polska inną drogą nie znajdzie pokoju, tylko tą, którą jej Zbawiciel wyznaczył i podaje. Bo Jezus sam chce być jej wszystkim. Niech naród wie, że tylko w Kościele i z Kościołem zwycięży siły nieprzyjacielskie. Bóg żąda, by naród polski poddał się pod jego władzę. Umiłowani Państwo, nieraz mamy takie wrażenie i spotykamy się prawie że na co dzień z następującymi interpretacjami, że w dziejach świata niektórym chodzi o władzę, innym o pieniądze, innym o majątek, o ziemię. Ale drodzy Państwo, ja chcę powiedzieć, że w świetle moich badań, tych najważniejszych ideologii świata ostatnich 5 wieków, które stanowią największe wyzwanie i dla polskiego narodu, i dla wszystkich narodów ziemi, łącznie z narodem niemieckim, rosyjskim, żydowskim i każdym. Bo proszę pamiętać, że ostrze ideologiczne zwraca się przeciwko każdemu i każdej. Tylko my jako Polacy oczywiście odbieramy to na swój sposób, ponieważ ideologia względem różnych narodów działa bardzo różnie. Nie tak samo. Duch czasu, bardzo dobrze znając poszczególne narody, wie doskonale, że tak jak może zaatakować Polskę, tak nie zaatakuje Rosjan, tak nie zaatakuje Niemców, tak nie zaatakuje Żydów. Duch czasu zrobi to w swój sposób, który uzna, że dany naród najlepiej jest rozłożyć w taki sposób.
I teraz właśnie, co jest ciekawego w tym zmaganiu z tymi ideologiami, że, drodzy Państwo, najważniejszym zmaganiem ideologicznym jest zmaganie o byt Boga i byt człowieka. Że tutaj wszystkie nurty ideologiczne nowożytności uderzają w obraz Boga, który jest głoszony i wiernie przekazywany przez Urząd Nauczycielski Kościoła. I dlatego też musimy być tego świadomymi. Kwestia zniewolenia finansowego świata, czy kwestia zawłaszczenia władzy politycznej, czy kwestia zdominowania ekonomii, szeroko pojętej, czy kwestia zniewolenia przestrzennego, czy powierzchniowego, to są, drodzy Państwo, kwestie kompletnie drugorzędne. Dwie rzeczy są najważniejsze dla zmagań z duchem czasu. To jest prawdziwy obraz Boga objawionego w Jezusie Chrystusie i z tego wynikający prawdziwy obraz człowieka jako osoby, jako przecudnej, indywidualnej i zarazem społecznej bytowości. Dlatego właśnie ksiądz prymas Chląd w sposób niejako proroczy wypowiadał tamte słowa. A jak one się spełniły? A spełniły się między innymi w tym, że Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa, został wybrany papieżem Janem Pawłem II. A przez tego papieża, tak jak wiemy doskonale, objawienia Jezusa Miłosiernego, tej jakby najgłębszej głębi, najwspanialszej tajemnicy o naszym Bogu objawionym, czyli tego, że nasz Bóg, to, że On miłuje całe stworzenie, wiedzieliśmy, ale że On jest miłosiernym Zbawicielem, to trzeba było wieków namysłu pokoleń katolickiego Kościoła, ale przede wszystkim potrzeba było Jego osobistych objawień i to na polskiej ziemi, od Płocka, przez Kraków, Wilno i znowu Kraków, Warszawę, właśnie, żeby ogłosić całemu światu Jego nieprawdopodobne miłosierdzie. I proszę mi wierzyć, że tak jak sowiecki komunizm w momencie, kiedy w 1939 roku Armia Czerwona weszła do Wilna, to jeden z pierwszych aktów generała dowodzącego Armią Czerwoną było pragnienie zniszczenia miejsca, gdzie Jezus Miłosierny podarował całej ludzkości treść różańca do Miłosierdzia Bożego, czyli tej tak zwanej koronki do Miłosierdzia Bożego. I proszę sobie wyobrazić, że zbombardowano to miejsce, czyli klasztor sióstr, bo czerwonoarmiści sądzili, że Pan Jezus musiał się objawić w wybudowanym z kamienia budynku, w ładnym budynku. A okazało się, że Pan Jezus objawił się na tej posesji, tylko że w drewnianym domku, który przez siostry był zamieniony w sumie na takie miejsce odstawiania tych mebli ogrodowych. I właśnie komuniści nie przypuszczali, że Pan Bóg odwieczny może wybrać takie skromniutkie miejsce na swoje objawienie. I polecam Państwu, jak będziecie w Wilnie, to odszukajcie to miejsce. Ono jest. Zostało odrestaurowane i ten drewniany domek stoi. Piec, w którym niestety
z inspiracji szatańskiej siostra Faustyna spaliła część swoich oryginalnych zapisek, które były codziennie dokonywane i właśnie wrzuciła do tego pieca, bo usłyszała wewnętrzny głos, żeby to spaliła. A wiemy, że głosy wewnętrzne trzeba odróżniać, bo może mówić Bóg, anioł, ale może także powiedzieć diabeł. I wtedy sama siostra Faustyna przekonała się, jak bliskim jest właściwie diabeł tym wielkim wydarzeniom. I później cokolwiek miała do zrobienia, to uzgadniała to ze swoim spowiednikiem, błogosławionym dzisiaj księdzem Michałem Sopoćko. Ale proszę mi wierzyć, to, że Polska dzisiejsza jest tak atakowana przez różne środowiska zideologizowane i bardzo dobrze zorganizowane, to między innymi jest efektem tego, że to właśnie przez Polskę i siostrę Faustynę i błogosławionego księdza Michała najpierw, a później przez świętego Jana Pawła II, całemu światu została ogłoszona, można tak powiedzieć, ostatnia, ta najgłębsza prawda o tym, że Pan Bóg jest wprawdzie sprawiedliwy wiecznie, ale też i wiecznie miłosierny. I to rzeczywiście to, co ksiądz prymas Chrąt w tym tekście zawiera, to jest właśnie to, że nasza potęga Polski tkwi w Jezusie Miłosiernym. Że być prawdziwym Polakiem dzisiaj dla nas i jeżeli chcemy rozwijać największą dynamikę naszego bytowania, w sensie twórczości, w sensie zabezpieczania naszej bytowości i kościelnej, państwowej, narodowej, społecznej, samorządowej, to proszę mi wierzyć, że kluczem do tego jest w każdym wymiarze nasza świadoma i wolna współpraca z Jezusem Miłosiernym. Tego bardzo, a bardzo potrzeba. Żeby nie być gołosłownym, to proszę zobaczyć dzieje polityki światowej, jeżeli dokładniej się im przyjrzymy. Choćby ten Robert Schuman, którego naziści prawie że chcieli zgładzić. I ten Robert Schuman, on się zastanawiał, co zrobić dla Europy, żeby nie było już wojen w Europie, żeby narody Europy się wzajemnie nie zwalczały. Więc zaproponował wszystkim narodom Europy, żeby oprzeć naszą koegzystencję i współpracę na najbardziej życiodajnym fundamencie. A jakie pryncypium potraktował Robert Schuman, który jest sługą Bożym i kandydatem na ołtarze, ze względu na swoje naprawdę bardzo duże zasługi, to, że dzisiaj niektórzy ideolodzy nadużywają jego wkładu w to jednoczenie się Europy, to jest zupełnie inna kwestia, ale to, że on ze swojej katolickiej szlachetności uczynił bardzo wiele dla tej wielkiej sprawy, żeby Europa była zjednoczona i powiedział, że na dwóch pryncypiach miłości Boga i miłości człowieka jako bliźniego. I jeżeli tak dokładniej przyjrzymy się na przykład komunizmowi sowieckiemu i zachodniemu, a także nazizmowi, który jest pewną odmianą socjalizmu, o którym tak niechętnie lewica chce mówić, że ruch tego germańskiego nazizmu to jest ruchem socjalistycznym, na wskroś lewackim. Szkoda, że nie mam tutaj mojej pozycji, która się niestety błyskawicznie rozeszła. Podjąłem taką pierwszą w języku polskim systematyczną analizę prawodawstwa III Rzeszy Niemieckiej i tam ukazałem nawet manipulacje językowe, bo w języku niemieckim pierwsze słowo zawsze stawiamy na końcu. Czyli
nacjonalsocjalistische oznacza, że to jest ruch socjalistyczno-narodowy. I to, co socjalistyczne, to było najważniejsze dla niemieckich nazistów. I właśnie tutaj zauważamy, drodzy Państwo, że w tych najważniejszych nurtach, czy nazizmu, czy faszyzmu, czy socjalizmu, czy komunizmu, czy liberalizmu, najważniejszym wyzwaniem dla tych nurtów, które są z katolickiego punktu widzenia zasadniczo błędne, punktem spornym, o który chodzi między katolicką wizją polityki, czy filozofii społecznej, czy narodowej, a tymi różnymi nurtami ideologicznymi, to jest spór o przekazanie miłości Boga i człowieka. Począwszy od liberalizmu, aż po obecną ideologię gender, czyli neokomunizm globalny, wszystkie te nurty ideologiczne radykalnie i expressis verbis odrzucają i pogardzają tymi dwoma pryncypiami, najważniejszymi dla w ogóle życia z Bogiem i życia z człowiekiem, że miłość powinna być tym korzeniem wszystkiego, że i to był także najważniejszy spór między katolicyzmem a protestantyzmem. To właśnie Martin Luther, już zaraz ten młodziutki Martin Luther, zaraz nas w swoich uwagach takich marginesowych do różnych dzieł, między innymi świętego Augustyna, który twierdził zgodnie z teologią świętego Pawła Apostoła, że wiara, nawet wiara, która jest przecież świętą łaską Boga, ale ona nie ma wartości w życiu człowieka tak długo, jak długo człowiek swoją wolnością wszystkich aktów wiary nie ukształtuje swoją osobistą miłością. Czyli na przykład żadnego zysku człowiek nie otrzyma z faktu, że pójdzie do kościoła na przykład i w akcie liturgicznym powie: Boże, ja wiem, że jesteś prawdą. I żyj sobie spokojnie jako prawda odwieczna, a ja sobie żyję jako prawda ludzka. Taki układ między człowiekiem a Bogiem nie ma dla tego człowieka żadnego znaczenia. I nie stanie się podstawą zbawienia tego człowieka, nawet żeby chodził systematycznie do kościoła. A kiedy, drodzy Państwo, to samo wyrażenie: Boże, uwielbiam Ciebie jako prawdę najwyższą, kiedy takie świadectwo wiary będzie mieć wartość dla naszego zbawienia do Królestwa Niebieskiego? Wtedy, kiedy wypowiemy i przeżyjemy tę wypowiedź jako istoty miłujące prawdę boską. Jeżeli my tylko stwierdzimy, że Boże, jesteś prawdą i żyj sobie gdzie chcesz, a ja jestem inną prawdą i żyję sobie gdzie chcę, taka postawa nie ma żadnej wartości dla naszej drogi do nieba. Dopiero wtedy, jak powiem: jesteś Bogiem, miłuję Ciebie. Jesteś człowiekiem, także miłuję Ciebie jak siebie samego. Dopiero wtedy taka droga prawdy daje człowiekowi wartości wiekuiste. I właśnie mnie się wydaje, drodzy Państwo, że to, co my mamy do zaoferowania całej rodzinie ludzkiej, nie tylko ze względu na to dziedzictwo, które otrzymaliśmy w podarunku od minionych pokoleń, naszego narodu, wszystkich, którzy przybywali na polską ziemię, także reprezentantów innych narodów, jeżeli coś dobrego dla Polski uczynili, a takie dzieła też są, to wtedy, drodzy Państwo, jeżeli my z całą świadomością i wolnością Polaków
będziemy inspirować świat do tego, żeby na sposób katolicki wierzył w Boga i miłował Boga, szanował człowieka i miłował każdego człowieka, to w tym osobiście dostrzegam, jeżeli dobrze odczytuję plan Boga względem Polski, to w tym odczytuję najważniejszej misji Polaków. Bo proszę mi wierzyć, ta różna krytyka ze strony Niemców, Rosjan, Żydów, Amerykanów czy innych narodowości czy społeczności względem Polaków bierze się właśnie stąd, że katolickość jest dla nich największym wyzwaniem. I jak to jest możliwe, że jest naród, który jest w większości katolicki? I dlatego też, drodzy Państwo, trzeba nam dzisiaj właśnie to, co ksiądz prymas Chląd powiedział, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy całkowicie poświęcili się Jemu. I tutaj powiem Państwu rzecz, może niekoniecznie powszechnie znaną, choć już chyba gdzieś kiedyś to nadmieniłem publicznie, że proszę zauważyć, że prawda o Matce Najświętszej jako Królowej Polski nie została określona przez królów polskich czy przez nasz naród polski. Ta prawda o Matce Najświętszej jako Królowej Polski została nam, drodzy Państwo, objawiona. I to objawiona przez włoskiego zakonnika, który z racji dla wielkości tego objawienia przyszedł piechotą z Włoch do króla polskiego Zygmunta Starego i jemu, i jego dworowi, i naszym posłom, i senatorom, i prymasowi, i duchowieństwu w XVI wieku referował to wydarzenie. I dlatego też właśnie ogłoszenie Matki Najświętszej Królową Polski przez króla Jana Kazimierza, ono zostało znacznie później dokonane jako oficjalny akt Królestwa Polskiego. A zatem proszę zauważyć, że ten tytuł nie został przez nas samych jako Polaków wymyślony, lecz został nam przez Boga Przenajświętszego podarowany. Tak jak i kwestia Chrystusa jako Króla Polski też jest nam, w co mocno wierzę, konsekwentnie podarowaną, bo po tym, jak Bóg wybrał Matkę Najświętszą na Królową Polski, sam Bóg w niebie, i po tym, jak Jezus Miłosierny się objawił na polskiej ziemi, to jest zrozumiałe, że chodziłoby dzisiaj o taki naród pośród wszystkich narodów świata, który z całą świeżością swojego intelektu i z całą żarliwością swojej wolności, którą my Polacy bardzo zwykliśmy cenić. Ale chodziłoby o to, żeby to wszystko, co nas w samym sercu Polski stanowi, czyli w polskim rozumie i w polskiej wolnej woli, w polskich sercach, żebyśmy to wszystko poświęcili Chrystusowi jako Królowi i oddali Polskę we władanie Boga Najwyższego, także w tym sensie administrowania Polską. I ja jestem przekonany i mam pewne informacje z tego, co w tej chwili dzieje się na forum tym najwyższym, jeśli chodzi o tę kwestię, że rzeczywiście jesteśmy prawie już na prostej, żeby zrealizować tę wielką sprawę. Kto wie, czy realizacja tej kwestii nie stanie się zwrotem w dziejach Polski, to z całą pewnością, ale ja osobiście jestem przekonany, że to będzie zwrot także w sensie polityki europejskiej i światowej, że pojawił się naród na ziemi,
które po raz pierwszy to, co było pierwotnym planem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, poświęcił się cały ze swoją katolickością i państwowością, ze swoją narodowością, ze swoją kulturą, nauką, sztuką, wszystkim poświęcił się swojemu Bogu, Stworzycielowi i Odkupicielowi. I ksiądz prymas Grunt pisze tak. Nadchodzą czasy wielkie, ale trzeba się do nich należycie przygotować. Najprzód osoby duchowne muszą się poddać swemu królowi. Naród pójdzie jeszcze przez doświadczenie pańskie, a wtedy odda wielką chwałę Bogu. Stanie się silnym i nierozerwanym, bo oprze się na Chrystusie. Polska niech się opamięta i zwróci się do Zbawiciela z całym poddaniem i gotowością przyjęcia Jego praw. Polska ma pierwsza przyjąć władzę najwyższą, a co się teraz dzieje, jest znakiem, że chwila ta się przybliża. Czyli ten niepokój komunistyczny, który pojawił się po II wojnie światowej, był dla księdza prymasa Chlonda najlepszym dowodem na to, że najwyższy czas, żeby Polska oddała się właśnie Bogu i poświęciła się bez reszty Jego władaniu. Proszę zauważyć, że Matka Boża w Fatymie przestrzegała świat, że jeżeli on nie zostanie poświęcony jej niepokalanemu sercu, to wybuchnie wielka wojna. I co się stało? Dokładnie tak, jak Matka Najświętsza powiedziała. Wybuchła i rewolucja bolszewicka, i świat zaczął być pogrążany w komunizmie, i Meksyk, i inne kraje, nie tylko Polska, były narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. Później II wojna światowa. I proszę zauważyć, że tak jak Polska, my dopiero zostaliśmy po II wojnie światowej poświęceni niepokalanemu sercu Maryi. A co by było, gdyby taki akt został dokonany przed II wojną światową? I tak samo jest w tej chwili, że to jest właśnie wielkie wyzwanie dla nas, ale ta polska droga, jako droga Boża, jest drogą najpewniejszą. Nie ma, drodzy Państwo, przez ten świat drogi pewniejszej od drogi Bożej. I dzieje Polski to tak jak dzieje narodu wybranego. Wtedy, kiedy byliśmy wierni wielkim ideałom Boga Najwyższego, to wtedy byliśmy wielcy. Wtedy Polska była twórcza, olbrzymią, potęgą, supermocarstwem była, jednym z największych na świecie. I dzisiaj mamy też tyle mocy, ale to nie po to, żeby się stawać dla naszej pychy polskiej jakimś tam supermocarstwem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Polskę i cały świat zawierzyć Bogu Najwyższemu. I ksiądz prymas Chlond dodaje: serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie. Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej publicznej modlitwy różańcowej. Trzeba, by naród poznał cuda miłosierdzia Bożego nad nim. Naród musi wreszcie stanąć po jednej stronie. Zbawiciel jest bardzo znieważany przez grzeszników, lecz i przez najbliższych. Tylko modlitwa, pokuta i złączenie z Kościołem uratuje Polskę i całą ludzkość. Drodzy Państwo, proszę zauważyć, co oznacza prawdziwy akt modlitwy. My sobie powiemy, że inwestujemy, Boże, nasz czas. A czyj jest czas? Boży. Bo każda sekunda czasu i jej wszystkie ułamki
To są, drodzy Państwo, dary Boga, Kreatora. Albo mówimy, Boże, przecież ja się z miejsca mojego zamieszkania, z domu, muszę przemieścić przestrzennie do Twojej świątyni, gdzie mieszkasz w sakramentach świętych. A kto jest stwórcą przestrzeni? I każdego centymetrowego, milimetrowego skrawka Wszechświata. Pan Bóg. Czyli, proszę zobaczyć, czas i przestrzeń. To wszystko są dary Boże. Albo jeżeli zapytamy, a kim ja jestem? Darem Boga Najwyższego. A kim Ty jesteś? Żono, mężu, ojcze, matko, córko, synu. To dary Boże. A kim, czym jest ten świat? Taki opromieniony majowym słońcem, czy zroszony kroplami żywotnymi deszczów majowych. To jest wszystko, kochani, dary Boże. Czyli jeżeli właściwymi oczyma widzimy kosmos i właściwym duchem myślimy o tym, co Polskę stanowi, to wtedy to wszystko, ostatni pył polskiej ziemi, on nas wzywa, apeluje do naszej polskości, żeby ta polskość, którą i my reprezentujemy, i wszystko wokół nas, żeby było zobowiązane, zaprzyjaźnione i poświęcone Bogu. I z tego wyrośnie wielka sprawa. I jeszcze tylko proszę mi pozwolić, żeby właśnie zacytować jeszcze dwa cytaty księdza prymasa Chlonda. I myślę, że ponieważ czas szybko biegnie, a pan Rysi jeszcze mam wrażenie, że go podkręca, żeby biegł szybciej, bo zaraz usłyszymy następny wielki z ducha i serca miłującego Boga i naród właśnie ten akord muzyczny. Ale proszę mi pozwolić jeszcze zacytować dwa cytaty. Cały świat stanie zdziwiony, gdy Bóg nad Polską okaże swą potęgę. Polska ma zadania duchowe wobec świata całego. Wielkie łaski przygotowuje Bóg Polsce, ale żąda od niej wierności dla siebie i swego Kościoła. Polska oprzeć się ma na zasadach wiary, nie na postępie dzisiejszego pogaństwa. Na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi się odwrócić od świata i oprzeć się tylko na Bogu. Polska nie będzie walczyć mieczem, lecz duchem przeciw zło. Dlatego, umiłowani, praca nasza dzisiaj powinna być pracą prowadzącą wszystkich Polaków do uduchowienia tych wszystkich wartości ziemskich i nadprzyrodzonych. Uduchowienia. A co to znaczy? Do wprowadzenia ich wszystkich z Bogiem Przenajświętszym na szczycie we własnego ducha. I pozwolenie Bogu, żeby z pozycji naszego ducha działał w Polsce, przez Polskę i dla pożytku całego świata. I już na sam koniec. Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni ją matką wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie o pomoc i opiekę matki swojej. Przez oczyszczenie Polska gotuje miejsce dla Zbawiciela. Chwała Jezusa w Polsce będzie tak wielka, że się przeleje na całe zastępy dusz, które są z dala od Boga. Dlatego, drodzy Państwo, trwajmy w Bogu i przekazujmy Boga jako nasz najcenniejszy, także polski klejnot. Wszystkim naszym rodakom, a szczególnie tego Pana i Boga Wszechrzeczy,
Stwórcę i Zbawiciela całego Wszechświata, który chce wszystko, co jest, z wyjątkiem piekła, doprowadzić do niebieskiego Królestwa. Posyłajmy tego Pana i Boga do wszystkich narodów ziemi, do każdego człowieka, którego spotykamy i do wszystkich stworzeń tego Wszechświata, prosząc Go, żeby umacniał, błogosławił cały glob i ratował go przed każdą zgubną ideologią, która chce dzieje świata i nasze dzieje nieba, naszą polską wieczność zatracić. To, że Państwo przybyliście tutaj i że tak wspaniale współtworzymy tę wieczorną rundę naszych rozpraw o Polsce jako narodzie, o wartości naszej cudnej, bo nadprzyrodzonej, z Boga podarowanej nam w niebie wiary, a także i o tym, że tylko w takim duchu możemy tworzyć wielką Polskę, to znaczy wielką naukę, wielką sztukę, wielką moralność, czyli świętość Polaków i wielką religię, prawdziwą religię, w której miłość Boga i człowieka to są najważniejsze fundamenty, na których wspiera się i dzisiejsza, i daj Boże jutrzejsza, już nie mówiąc o tej ostatecznej, wiekuistej, bo niebiańskiej Polsce. I za to, że Państwo przybyliście tutaj, a przede wszystkim za świadectwo życia i umiłowania i Boga, i polskości, wszystkim Państwu i na ręce Państwa, wszystkim najbliższym w rodzinie i w tym przeuroczym mieście Konstancin, Jeziorna, składam wyrazy najserdeczniejszych podziękowań. Tak pięknie ksiądz profesor nam przybliżył te tematy najważniejsze, że mamy trwać w Bogu, miłości, bo Bóg jest miłością i my wszyscy tutaj mamy stawać się tą miłością. Promykamy miłości tam, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. Mamy rzeczywiście wszystko czynić dla Boga i dla drugiego człowieka. Dlatego tutaj ten miesiąc maj i to wspomnienie o Matce Najświętszej, która jest naszą królową, ale jest dla nas wysoka, dla naszego narodu, ku naszej obronie i ku naszemu zbawieniu i zbawieniu wszystkich innych narodów. To zbawienie właśnie przyjdzie przez Polskę, bo nie wiemy, dlaczego Bóg tak umiłował i Matka Najświętsza ten naród. Ale ten naród często mówi się, że prosty, gdzieś tam ta zabobonna miłość do Matki Najświętszej, ale przecież ta prosta wiara ludzi prostego serca, czystego serca, serca, które staje przed Bogiem w pokorze dziecka. My mamy taką miłością właśnie, taką ufnością darzyć Matkę Najświętszą, która prowadzi nas, nie zatrzymuje nas przy sobie, prowadzi nas do Jezusa, bo On jest drogą, prawdą i życiem, On jest naszym zbawieniem. Dlatego my uchwyćmy się ręki Matki Najświętszej. I świętej pamięci ksiądz Józef Gregorkiewicz mówi tak: podaj swoją rękę i serce Matce Najświętszej, bo ona zawsze zwycięża. I my, kochani, tu każdy z nas osobna, indywidualnie, ale jako naród też zwyciężymy właśnie, bo mamy królowę, królową Matkę Najświętszą. Z dawna Polski pisz królowo Maryjo, Ty za nami przemów słowo. Miałem podaj rękę, nie wytrwałem, stracaj mękę, we królestwo weź po rękę, Maryjo. Oczy miałem podaj rękę, nie wytrwałem, stracaj mękę.
swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Wspaniale. Bardzo pięknie. Dziękujemy jak najserdeczniej. I teraz, drodzy Państwo, to, co jest takie najwspanialsze, to debata, dyskusja, dzielenie się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami i właśnie własną wiarą i dobrocią. Tak, proszę bardzo. Przyjmujemy do Polski przybyszów, tych uciekinierów z Afryki i to są przede wszystkim muzułmanie. Jak ksiądz profesor podchodzi do tej sprawy, bo jak wiadomo Viktor Orban powiedział, że absolutnie zamyka granice, bo on chce mieć państwo chrześcijańskie, a nie muzułmańskie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, rzeczywiście to pytanie jest bardzo ważne i niezmiernie skomplikowane. Po pierwsze, to co warto podkreślić, to według mnie te narody arabskie są w sposób świadomy rozpraszane po świecie. Drodzy Państwo, przykład mamy najlepszy w przypadku narodu polskiego. Proszę mi wierzyć, że po tych moich tournée, które mam wykładowe tak co jakiś czas i między innymi podczas jednego z takich tournée wykładowych po Kanadzie i USA, podeszli pewnego dnia tacy przyjaciele gdzieś w wieku około 50 lat i będący tak prawie 30 lat już na emigracji. I oni po przemyśleniu sobie pewnych rzeczy, także w świetle tego, o czym rozprawialiśmy, to powiedzieli wprost do mnie, że dopiero teraz zrozumieliśmy, że my zostaliśmy z Polski wygnani. Więc proszę zobaczyć, jaki jest paradoks dziejów, że ta sama polityka, która polskie dzieci, młodzież, matki i ojców wypędza z Rzeczypospolitej, a w jaki sposób? Poprzez odcinanie nam dopływu codziennego chleba. I jeżeli mamy z taką polityką do czynienia, że miliony Polaków wypędza się z Polski i z ziemi, która nie tylko potrafiłaby wyżywić 40 milionów Polaków, lecz co więcej 80 i więcej milionów Polaków i z tego już jest około 20 milionów Polaków poza granicami. Dlaczego? Bo nie ma dla nich miejsca, nie ma dla nich chleba, nie ma dla nich polityka polska czasu. I w tym sponiewieraniu powiedzieli sobie, to nic nam innego nie pozostaje, jak wyemigrować z własnej ojczyzny. I teraz proszę zauważyć, jaki to jest absurd polityczny. I wtedy z tego kraju, z którego wypędza się własne rodziny, do tego samego kraju sprowadza się miliony ludzi o całkowitej innej kulturze, o innej religii, o innej moralności, o innej nauce. My rozumiemy, drodzy Państwo, że ci bracia i siostry, oni są w tragicznej sytuacji, bo według moich szacunków ta tak zwana wiosna arabska to jest tragedią świata arabskiego. I tej wiosny arabskiej
same narody i kraje arabskie sobie nie zgotowały. Dlaczego? Bo wszystko wskazuje na to, że zewnętrzne oddziaływania na te narody doprowadziły do tych wojen. Proszę sobie wyobrazić, że o państwie dżihadu to już pisali niemieccy posłowie na początku XX wieku, że w Turcji trzeba utworzyć dżihad. Dżihad nie powstał sam ze siebie. Proszę sobie wyobrazić, że ten dżihad, który wymordował ponad 1 000 000 Ormian i w tym także całe rzesze syryjskich chrześcijan i egipskich chrześcijan, czyli Koptów, tamten dżihad w tej wielkiej Turcji, która zajmowała także Irak ówczesny, ten dżihad został przez obcych utworzony. Musimy być tego świadomymi. Drodzy Państwo, to państwo dżihadzkie, które powstało teraz, nie powstało jako utworzone przez świat arabski. Więc dlatego, drodzy Państwo, ja muszę powiedzieć, że osobiście takiego absurdu nie podzielam. I tego musimy być świadomymi. Ale żeby nie okazać się, teraz jest taka sytuacja przed nami, Polakami jako katolikami, i tak jak kiedyś Rzeczypospolita pierwsza asymilowała muzułmanów, Tatarów i innych, i proszę zobaczyć, że to byli ludzie, którzy pokojowo wpisywali się w naszą rzeczywistość. A dlaczego? Bo dzięki wierze katolickiej jest możliwym i z pozycji wiary katolickiej, że każdy człowiek, także innej wiary, czuje się po pierwsze dowartościowany w tym, że jest dzieckiem Bożym, że to jest obiektywna prawda o każdym człowieku, niezależnie od tego, w jakiej religii przychodzi na świat. I że ten człowiek w tym swoim dramacie, dzisiaj arabskim, także on ma prawo, patrząc z innej strony, do naszej praktycznej miłości bliźniego. I oczywiście, że proszę zobaczyć, że jeżeli Polska będzie ukształtowana duchem katolickim, jeżeli my jako Polacy i katolicy będziemy mieć zasadniczy wpływ na polskość jutra, to ja mogę osobiście powiedzieć, proszę bardzo, chcecie, to przychodźcie do naszego polskiego narodu. My wam podamy dłoń bliźniego i żyjcie sobie w pokoju. I ja powiem Państwu moje osobiste doświadczenie rodzinne. W latach 70. ja byłem jeszcze chłopcem i moja kuzynka, córka mojego ojca chrzestnego, czyli córka mojego stryja, ona wyszła za mąż za Algierczyka, Kadara, tak miał na imię. I doszło do zawarcia ślubu katolickiego z osobą niekatolicką. On podpisał, że dzieci wszystkie będą wychowywane w wierze katolickiej i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że on był tak dobry dla tej mojej kuzynki, nawet jeżeli oni wyemigrowali na pewien czas, wtedy, kiedy tutaj w Polsce był stan wojenny i te trudności, to wyemigrowali do Algieru. Ona, kuzynka, była bardzo szanowana przez tę rodzinę arabską i to było małżeństwo monogamiczne. I ten Kadar, on wprawdzie nie uczynił formalnego kroku, żeby zostać katolikiem, ale proszę sobie wyobrazić, z Radiem Maryja odmawiał codziennie 3 części różańca. O Jezusie wypowiadał się w najwspanialszy sposób. I
byłem na jego pogrzebie i ksiądz proboszcz miejscowy był też. I oczywiście, ponieważ nie dokonał tego formalnego kroku przejścia do kościoła rzymskokatolickiego, chrystusowego, ale była taka scena, wydarzyła się na samym pogrzebie. Ten dzień był dniem pochmurnym. I ceremonia ta, po prostu tak jak żeby człowieka pogrzebać na cmentarzu, więc zgłoszono się do księdza proboszcza i on bardzo prosił, żebym był. A ja mogłem wtedy być i chciałem być na tej uroczystości pogrzebowej. Bo co ja chciałem powiedzieć? I ksiądz proboszcz powiedział mi, że proszę, w tym miejscu, kiedy można jakieś słowo powiedzieć, Tadeuszu, powiedz jakieś słowo. A ja powiedziałem coś takiego, że mówię, kochani i umiłowana rodzino i wszyscy goście tutaj zebrani, to jest pogrzeb niecodzienny. Bo oto żegnamy człowieka, Kadara, którego wszyscy znaliśmy i on nie został formalnie katolikiem. Ale ja chcę przed wami wszystkimi złożyć świadectwo, że to, jaki on miał stosunek do naszej kuzynki Tereski i do całej naszej rodziny jako katolików, to muszę powiedzieć, że można sobie tylko wymarzyć taką postawę męża, człowieka, ojca, jaką on reprezentował. Więc to ja tak pojmuję jego życie, że on wprawdzie nie uczynił tego kroku, ale on żył jako katolik i że Jezus miłosierny przyjmie go do Królestwa Niebieskiego. Proszę sobie wyobrazić, że w tym pochmurnym dniu, w tym momencie, kiedy ja te słowa wypowiedziałem, promienie słońca z pomiędzy chmur padły dokładnie na jego trumnę. W tej ceremonii brał udział mój przyjaciel, który jest doktorem fizyki i Niemcem. Nie rozumie języka polskiego. Ale on widział, a tym bardziej jako fizyk, to go bardzo zainteresowało to, co ja powiedziałem. I później jak mnie zapytał i mówi, powiedz, co ty powiedziałeś wtedy, kiedy te promienie słońca padły na tę trumnę. A ja mówię, że to powiedziałem. A on mówi, wierz mi, przecież wiesz, że nie znam twojego języka. Ale cała ta sceneria ukazała mi, że to o to chodziło. Więc dlaczego opowiadam ten szczegół? Dlatego, że kochani, potraktowanie człowieka w jego dramacie, to co było charakterystycznym rysem Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić, w Niemce, Czech szalało prześladowanie heretyków, protestantów. Co czyniła Rzeczypospolita? Pierwsza, przyjmowała ich do siebie. Wierzycie tak? To wierzcie, bo jesteście wolni, ale my jesteśmy katolikami. To, że później zapłaciliśmy pewną cenę za to, że byliśmy nadzwyczajnie miłosierni, to jest zrozumiałe. Ale zobaczmy też, kochani, że Pan Bóg nas z tej niewoli wyzwolił. Pan Bóg kieruje historią. I dlatego też tutaj, jakkolwiek tak to rozumiem, te akty polityki, że one są sprzeczne. Bo ja uważam, że powinna polityka polska, to jest jej pierwsza racja stanu. I Bóg będzie rozliczał polskich polityków z tego, jak oni dbali lub nie dbali o rodzinę polską. Jeżeli się miliony Polaków dzisiaj wypędza z Polski, a jednocześnie ukazuje się gest, który jest właściwie kompletnie nie do zrozumienia, że wprowadza się parę milionów Polaków, bo już za parę milionów obcokrajowców, bo już widzimy, że załamują się pewne sektory życia naszego w Polsce. Brakuje w służbie zdrowia rąk do pracy. Siostry pielęgniarki przecież tracą zdrowie, siły i brak im środków nawet do życia w swoich rodzinach. I inne kwestie.
I to rozumiemy, że ten nisz demograficzny zaczyna strukturę naszego państwa po prostu załamywać. Ale zamiast rzetelnie zadbać o to, żeby z jednej strony polska rodzina żyła godnie i zadbać o to w międzynarodowej polityce, a to można byłoby uczynić. Co to jest, drodzy Państwo, dla takich supermocarstw jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, żeby zaprowadzić pokój w Iraku i w krajach arabskich? Tylko że celem działań polityki międzynarodowej nie jest zaprowadzenie pokoju w krajach arabskich, tylko wymieszanie narodów, tak żeby, i jeszcze przepraszam, ale czasami zaszczuwanie narodów w dosłownym tego słowa znaczeniu, i wtedy zrozumie się, że taka polityka międzynarodowa nie ma z ładem między narodami nic wspólnego. I my wiemy doskonale, znamy nazwiska, którzy takie rzeczy w innych narodach, takie tragedie uprzyczynawiają. Także to z całą pewnością tak chciałbym szerzej do tego podejść. Przepraszam, pan był chyba pierwszy. Ja chciałem przede wszystkim podziękować księdze za wykład. Się sprzęga tego problemu. Bardzo, bardzo księdze dziękuję. Jestem pod wrażeniem księdza intelektu i dobroci. Ja znam ten teren, o którym ksiądz mówił, Roztocze. Tam pedrowałem szumy nad Tambią. Przepiękne miejsce. Ksiądz komplementował nasze miasto. Tak w ramach drobnego rewanżu. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, nie w celach polemicznych. Nie w celach polemicznych, ale po to, żeby lepiej zrozumieć to, co ksiądz mówił. Ja chciałbym podzielić się taką refleksją. Moja religia i moje przekonanie mówi mi, że zbawienie jest sprawą indywidualną. I na pewno ksiądz się z tym zgodzi. Pan Bóg nas indywidualnie po imieniu wezwie. Tadeuszu, Józefie, Marylo. Tak. Mam nadzieję, Stanisławie. Będziemy sądzeni. Ja jestem w tej chwili pod dużym wrażeniem, muszę to jakoś przerobić intelektualnie, tego przesłania księdza, że tak bardzo ważną sprawą dla nas, dla naszego zdrowienia jest naród. W kategoriach narodowych ksiądz mówił o roli, jaką Pan Bóg w Polsce wyznaczył i o tym, to chyba jest rzeczywiście... Albo może proszę tutaj nawet podejść. Tak, oczywiście. Tak, proszę. Tak. Przepraszam, nie ja tu jestem i nie ja tu chcę być gwiazdą. Tak, przepraszam Państwa, że pozwoliłem sobie się zaproszenie przyjąć i tu stoję. A wszelako ta kategoria narodowa i konieczność rozumienia zbawienia w takich społecznych kontekstach, czy w kontekście całego narodu jest dla mnie czymś, co muszę przerobić, co muszę przetrawić. Ja w tej chwili czoła przed księdza doświadczeniem intelektualnym, naukowym i trochę zazdroszczę tej naukowej, tego doświadczenia studiowania i wykładania w górach Schwarzwaldu. A który to był uniwersytet niemiecki? To była Gustav Siebert Akademie. W przepięknym miejscu. I jeśli można do konkluzji przejść, ja miałem takie doświadczenie życiowe, mieszkałem w odległych miejscach od Polski i na przykład widziałem życie społeczne w takich zupełnie niepodobnych do Polski warunkach jak wyspy Pacyfiku. I tamta kategoria narodowa nie jest tak bardzo silna. Ci ludzie żyją bardziej realiami rodziny. I ja mam taką refleksję, że to, co dla nas jest specyficzne, umiłowanie polskości, tradycji,
nasz patriotyzm w wielu miejscach i dla wielu ludzi na świecie jest czymś, czego nigdy nie doświadczali i czego nie uda im się doświadczyć. Na ile to jest uniwersalne i na ile to jest zdaniem księdza warunkiem do tego, żeby zasłużyć na zbawienie, aby wypełnić tą naszą tutaj, tą naszą rolę chrześcijan, katolików. To jest myśl, która wydaje mi się ważka. I tak może pół żartem, pół serio, na koniec, ja nie mam tak dobrego zdania na temat wyjątkowości naszej polskiej, aczkolwiek jestem polskim patriotą i bardzo kocham swoją ojczyznę, ale moje doświadczenia życiowe i wiele rozterek i wiele sytuacji dla mnie gorzkich i trudnych, na przykład wydaje mi się w znacznej mierze zmarnowanie idei wspaniałej wielkiej solidarności pisanej przez wielkie S, a niedostatecznie na wykorzystanie spuścizny i tego, co nam zostawił wielki Jan Paweł II święty. Wydaje mi się, że mamy tutaj i mówię mamy, bo pewnie to też jest mój udział w tym zaniedbaniu, jakieś winy. I na ile zdaniem księdza ta kategoria narodowa państwa, polskości i ten plan Boży dla całej Polski jest istotny, czy tak kategorycznie istotny, czy tylko jako pomoc należy to traktować. Dziękuję bardzo i przepraszam za zbyt długie tutaj wystąpienie. Pięknie. Bardzo dziękujemy panu Stanisławowi, zrozumiałem. Tak, drogi panie Stanisławie, drodzy państwo, tylko dlatego ta kategoria pojawiła się tak bardzo mocno, kategoria narodu, ze względu na temat, który ksiądz Piotr chyba z państwem właśnie obraliście, naród, wiara, kultura. I dlatego też pracowałem nią i oczywiście, że obiektywnie patrząc, niezależnie nawet od naszego tematu, to ciekawym jest, że w rozumieniu stworzenia Bożego Bóg mówi o stworzeniu osoby jako jednostki, czyli począwszy od pierwszego człowieka, poprzez rodzinę pierwszą naród definiujemy jako rodzinę rodzin. Czyli co to oznacza? Że ta linia, jeżeli nawet tylko skupimy się na narodzie, to jest to linia dzieła stworzenia. Bo na przykład, już jeżeli użyjemy pojęcia społeczeństwo, to społeczeństwo jest kategorią kulturową. Czyli co to oznacza? Że przedstawiciele różnych narodów mogą razem zamieszkać pewne terytorium i tak jak pierwsza Rzeczpospolita tworzyć państwo takie wielonarodowościowe. I właśnie tutaj, dlaczego my operujemy i dlaczego dziękuję państwu, że wybraliście ten temat, żeby pojęcie narodu wprowadzić do tematu. Dlatego, że wtedy, kiedy operuję pojęciem narodu, pozostaję w ramach nauki o stworzeniu świata przez Boga. To jest ta naturalna linia. I teraz tutaj tak, że oczywiście my powiemy, że nawet jeżeli jest jakaś jedna rodzina, która powiedzmy reprezentuje jakąś inną linię rodową, to ta rodzina i powstający na jej fundamencie inny naród jest także dziełem stworzenia. Czyli innymi słowy, jeżeli używamy takich pojęć jak osoby ludzkie, rodzina, naród, to one wszystkie, te pojęcia, mieszczą się w katolickiej interpretacji nauki Boga
o stworzeniu ludzkości przez Niego osobiście. Natomiast wtedy, kiedy już sięgamy po takie pojęcie jak społeczeństwo, to czy inne wspólnoty, to te wspólnoty są pochodzenia kulturowego. Czyli co to znaczy? Ludzie tworzą wtedy takie, tworząc kulturę, tworzą także taki typ wspólnot, czyli odniesień międzyludzkich, które nie są pochodzenia stworzenia Bożego, tylko są po prostu owocami takich, a nie innych odniesień właśnie kulturowych pomiędzy ludźmi. I ma Pan rację, że rzeczywiście prawdą jest, i to nie tylko z naszego polskiego gruntu widzenia, także Niemcy to widzą. Także tutaj wydaje mi się, że jaki naród, taki naród jak na przykład Żydzi, doskonale sobie zdają sprawę, że pozycja polska jest pozycją szczególną. I to, przepraszam, nie z tej racji, żebyśmy my Polacy byli aż tak doskonali, ma Pan rację, nie mieliśmy tak czasu, żeby skupić się, powiedzmy, na naszych wadach narodowych, czy może słabościach, czy indywidualnych, czy narodowych, które są. Ale ze względu na charakter tematu skupiliśmy się na tym, co dobre, czy prawdziwe, czy święte, i na tym chcemy dalej budować. A kiedyś możemy się też przyjrzeć, i to czynił także ten wielki mąż stanu, prymas August Chlond. Ale punkt jest taki przy pytaniu o polski naród jako katolicki, że jest to jakieś przedziwne zrządzenie opatrzności Bożej, że jeżeli się mówi o Polakach, i to w szerokim świecie, za granicą, to od razu my jesteśmy utożsamiani z katolicyzmem, że Polak to katolik. Nawet jeżeli Polak jest jakimś komunistą, to on nałoży śmierci najpóźniej. Tak jest przeniknięty katolicyzmem sąsiadem swoim, że po prostu jeszcze tyle ma ufności, że mówi, na pewno mnie Jezus miłosierny nałoży śmierci, wydobędzie z tej przepaści ideologicznej. Co to znaczy? Proszę mi wierzyć, że to jest ewidentna łaska Boża, bo my Polacy pod względem natury, tak jak nie ustępujemy w ilości talentów innym narodom ziemi, tak też prawdopodobnie pod względem słabości nie ustępujemy innym narodom ziemi. Więc równowaga jest mniej więcej podobna. Ale tym bardziej to nas, Polaków, zdumiewa, a jeszcze bardziej takie narody jak Niemcy, Żydzi czy Rosjanie. Te szczególnie narody kompletnie nie rozumieją. I to znając nas bardzo dobrze, że jak to jest? Przecież Polacy mają swoje nawet wady narodowe, a Pan Jezus z nimi wiąże taką wielką historię, że nie ukazuje się w Izraelu, który jest ziemią świętą, tylko wybrał sobie Płock, Kraków, Warszawę, Wilno, czyli ziemię polską, żeby po prostu objawić się światu. Czyli co to znaczy, a też tyle objawi Matki Najświętszej. Proszę sobie wyobrazić, teraz jest wspaniała rocznica też objawień Matki Bożej w Krasnobrodzie. To jest 30 km od mojego domu rodzinnego na Roztocze. Bardzo polecam, żeby tę ziemię byłej ordynacji zamojskiej, Zamość, jedyne renesansowe, ocalone miasto przez właśnie Boga, ale jedyne renesansowe miasto na północ od Alp,
szwajcarskich, francuskich i austriackich, teraz pięknie odrestaurowane i nie tak daleko Zamościa jest przepiękne sanktuarium w Krasnobrodzie. A co to jest za sanktuarium, drodzy Państwo? Szalenie ważne dla polskiej kultury i historii, bowiem Marysieńka, która była wówczas żoną ordynata Tomasza Zamojskiego, ona została w Krasnobrodzie cudownie uzdrowiona i później po śmierci Tomasza ordynata Zamojskiego mogła stać się tutaj w sąsiednim Wilanowie małżonką Jana Króla III Sobieskiego. Czyli ona z Krasnobrodu przywędrowała do właśnie do Wilanowa. A proszę zauważyć, jeszcze jeden szczegół jest tam w tym sanktuarium, że ten cudowny wizeruneczek tam teraz widniejący w tym ołtarzu głównym w sanktuarium, to jest jego autorem, oryginał tego obrazeczka znajduje się w Muzeum Narodowym w Monachium. Jakiś niemiecki artysta-malarz namalował bardzo piękny obraz Matki Bożej i ten obrazeczek cudowny, on jest bardzo malutki. On był tam znaleziony i on teraz jest w rogu takiej powiększonej kopii tego obrazu, którego oryginał jest właśnie w Bawarskim Muzeum, w stolicy Bawarii, czyli w Monachium. I w Krasnobrodzie Marysieńka po cudzie uzdrowienia jej nakazała zbudować sanktuarium i ono do dzisiaj istnieje i Dominikanów sprowadzono tam i pobudowano klasztor Dominikanów. Budynki klasztorne są ocalone, tylko teraz diecezja zamojsko-lubaczowska prowadzi. Dlatego zapraszamy, a proszę sobie wyobrazić, że w obrębie mojego domu rodzinnego, tych 30 kilometrów, miały miejsce objawienia świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy, w sanktuarium, przepiękne sanktuarium w Radecznicy. Mnóstwo cudów się tam wydarzyło. I znowu święty Antoni nigdy nie objawił się w Padwie, ale w Radecznicy wielokrotnie. Podobnie święty Stanisław biskup ze Szczepanowa w Górecku Kościelnym. I proszę sobie też wyobrazić, że kiedyś ojcowie Paulini, tacy dumni, zaprosili mnie z przemówieniem na Skałkę i tam przemawiałem. Ale mówię, przezacni i święci ojcowie Paulini, wy jesteście tutaj, na tym grobie, na relikwiach zbudowani świętego Stanisława biskupa i męczennika, a ja wprawdzie skromniutki pielgrzym tej ziemi, przebywam tylko z malutkiego roztocza Polski, ale ja przebywam z takiej krainy, gdzie się święty Stanisław biskup i męczennik po swojej śmierci męczeńskiej trzykrotnie objawił. U was na Skałce nigdy taki fakt historyczny nie miał miejsca. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to powiem Państwu i dlatego warto. O właśnie, tutaj nasz przyjaciel ma już ten obraz. Tak, wspaniale. Właśnie, ten malutki obrazeczek, on jest kopią oryginału, który jest w Muzeum Narodowym Bawarii w Monachium. Ale proszę, jeszcze jedno zaskoczenie, żeby było ciekawiej, a mianowicie 26 km oddalone sanktuarium ode mnie to jest sanktuarium świętej Marii Magdaleny, która się wprawdzie ona w kilku miejscach objawiła, także we Francji, ale w Polsce jest jedno miejsce jej objawień z początku XVII wieku, to jest w Biłgoraju. Dzisiaj to jest ta część Puszcza Solska, kiedyś to było za miasteczkiem Biłgoraju, a dzisiaj jest wcielona parafia, to miasteczko się rozwinęło i parafia jest, jest miejsce, jest cudowne źródełko. Czyli proszę zobaczyć, takie malutkie roztocze, a ono jest tak konstytutywnie nierozerwalne z dziejami Wilanowa i Polski przez Marysieńkę,
która z Francji przybyła do Polski. I to też jest przykład, jak przedstawiciel innego narodu, jeżeli wpisze się w dzieje Boże, w dzieje Kościoła i w dzieje drugiego narodu, bo my każdy naród cenimy jako dzieło Boże. Dlatego celowo proszę zobaczyć, że dzisiaj neokomunizm wyklucza ze swojego słownika takie pojęcie jak naród. A dlaczego się wyklucza pojęcie narodu, osoby, małżeństwa czy rodziny? Dlatego, że wszystkie te pojęcia prowadzą prostą drogą do Boga Kreatora. A jeżeli ktoś się posługuje na przykład takimi pojęciami jak państwo, społeczeństwo, to są pojęciami kultury. Czyli nie pojęciami rzeczywistości, a rzeczywistość pochodzi od Boga, tylko pojęciami kultury. Czyli wytworzone przez ludzi. Tak jak każde dzieło sztuki czy techniki jest wytworzone przez człowieka. Dlatego tak się tymi rzeczami manipuluje. A jeszcze tylko do jednego, drogi panie Stanisławie i drodzy państwo, proszę mi pozwolić zająć stanowisko. Solidarność przez duże S. Rzeczywiście, że taka solidarność na ziemi polskiej się zrodziła. I co ciekawe, że dwa największe pryncypia życia ludzkiego na ziemi zostały odkryte na ziemi polskiej. A mianowicie pojęcie subsydiarności przez Piusa XI. A kim był Pius XI dla Polski? On był nuncjuszem apostolskim wtedy, kiedy bolszewicy w 1920 roku napadli na Polskę. I on powiedział tak, że tak miłuję Polskę katolicką, że nie odejdę stąd, nawet żebym miał razem z Polakami katolikami zginąć. I tak jak wiemy, doszło do ewidentnego cudu ingerencji Bożej w dzieje świata, tu w tym przypadku tej wojny bolszewicko-polskiej, i Bóg ocalił Polskę. I co uczynił Pius XI? Jak został wybrany papieżem, to poprosił takiego malarza, chyba Rozena, ze Lwowa, żeby w jego prywatnej kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo namalował mu sceny batalistyczne, z jednej strony z czasów potopu szwedzkiego i z drugiej strony cudu nad Wisłą. I ten papież, Pius XI, w tej swojej encyklice społecznej Quadragesimo Anno, czyli w 40 rok po ukazaniu się Rerum Novarum, więc tenże wielki papież wprowadził w tej encyklice pojęcie pomocniczości. A zasada pomocniczości jest jedną z najbardziej życiodajnych zasad życia wspólnotowego ludzkości i działania wspólnotowego. I proszę zobaczyć, i to jest związane z Polską. Natomiast zasada solidarności, która została określona przez Jana Pawła II i wprowadzona do nauczania społecznego ogólność powszechnego, czyli ogólnoświatowego, ogólnokościelnego i w ogóle nauczania społecznego na całym świecie, ona też się zrodziła w Polsce. Dzięki tej solidarności przez duże S, inspirowanej ewidentnie nauczaniem Ewangelii Jezusa Chrystusa, także między innymi ustami Jana Pawła II. I teraz, drodzy państwo, co się stało z solidarnością pisane przez duże S? Niestety, nie byliśmy przygotowani intelektualnie, jako naród, na to, żeby ocalić tę zasadę solidarności przez duże S. Dlaczego? Bo solidarność polska, ta wielka, została rozsadzona przez różne nurty ideologiczne.
Wielu ludzi weszło do Solidarności po to, żeby ją zniszczyć. I tego musimy być świadomymi, że rzeczywiście w tym zmaganiu tutaj na terenach Polski, a tak jak widzimy, że to zmaganie jest bardzo ciekawe dla całego Kościoła powszechnego, który sądzi, że w Polsce dzieje świata się jakoś także w ostatnich wiekach rozstrzygają. Proszę zauważyć, że kwestia zmagania katolicko-islamskiego rozstrzygnęła się pod Wiedniem. Kwestia zmagania katolicko-protestanckiego pod Jasną Górą w czasie potopu szwedzkiego. Kwestia zmagania z komunizmem sowieckim nie tylko w 1920 roku, ale także i w okresie Solidarności. Kwestia zmagania z nazizmem niemieckim rozstrzygnęła się znowu na Polsce. Czyli proszę zobaczyć, że właściwie dzieje świata ostatnich wieków swoje ostateczne rozstrzygnięcia napotykają na naszej polskiej ziemi. Ale to znowu, drodzy Państwo, proszę mnie dobrze rozumieć. Nie dlatego, że my Polacy jesteśmy tacy wielcy, tacy święci, tylko że Bóg Przenajświętszy upodobał sobie w przedziwny sposób w naszej Matce i Królowej z Jasnej Góry właśnie tę kwestię. I proszę zobaczyć, jak pod Wiedniem, zanim Jan III Sobieski znalazł się pod Wiedniem, był ministrantem na Jasnej Górze, u stóp Matki. Zanim król Jan Kazimierz rzeczywiście przezwyciężył potop protestantyzmu, znalazł się u stóp Matki. Jak wiemy, w uroczystość Matki Bożej nastąpiło rozstrzygnięcie wojny bolszewicko-polskiej. Jak wiemy, że Matka Najświętsza ocaliła nas spod tego potopu nazizmu niemieckiego. Jak wiemy, na Matce Najświętszej załamała się przynajmniej częściowo ta struktura sowieckiego, wschodniego komunizmu. I ja mocno wierzę, że także neomarksizm, czyli ideologia gender, załamie się także na naszej polskiej ziemi. Przepraszam, czy ktoś tutaj z Państwa... Proszę bardzo. Pierwsza rzecz to jest tego typu, że... A może proszę podejść tu. Albo proszę. O Chrystusie Królu, co też wyłączę, o Chrystusie Królu, ja mam świadectwo, przesłuchań u nas w 1944 roku na warszawskiej sadybie były objawienia Matki Boskiej, która objawiała się 12-letniej dziewczynce wielokrotnie i objawiał się też jej Pan Jezus. Ale co jest ważne? Ważne jest, że warszawiacy pytali tą dziewczynkę, żeby zapytała się, kiedy skończy się wojna. Na to pytanie Matka Boska odpowiadała jej, że jej syn płacze, bo naród się nie modli. Wielokrotnie powtarzała ją samo, żeby się naród modlił. To były przesłanie, które mówiła o swoim synu. I to jest stwierdzone, ona to pamięta. To jest jedna rzecz, gdy mówimy o Chrystusie Królu, który doczekały jego pewnie detonizacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, z którą się wiąże, to jest sprawa dotycząca tego o narodowości i świętości, o wierzącym i niewierzącym.
kiedy w jednym roku żołnierze niezłomni, ich przedstawiciele w postaci takich portretów były niesione z placu Piłsudskiego do świątyni na ulicę do katedry świętojańską, szła orkiestra i biły takie pewne i ja mówię do kolegi, oni stawcy wstali, z podziemi wyszli na ulicę, byli są zmartwychwstańcami. I szukałem przez pół roku potwierdzeń u różnych osób i okazuje się, ksiądz Tomkowski dokładnie to wytłumaczył, że oni są szatnymi z żołnierzami wyklętymi, bo zostali mordowani przez wyklętych. Natomiast, ponieważ oni nie mieli czasu się modlić, kiedy byli mordowani już wtedy, aż w pierwszym sześć, myśl wiary są oni zbawieni. I tą sprawę, gdyby ksiądz profesor był w stanie wyjaśnić, bo takie uzyskałem informacje, a wielu duchownych i na ten temat się wypowiadało i to zostało jak gdyby przyjęte. Czy to ma rację bytu, bo podobno tak jest. Człowiek ginie za ojczyznę, kiedy nie ma czasu się zastanowić nad tym, co jest, a kto do intencji ginie, to on już jest zrzeszony z wszystkich swoich grzechów. Dziękuję. To rzeczywiście bardzo wielkie sprawy, faktycznie. Ta kwestia modlitwy. Proszę zauważyć, co się faktycznie dzieje na modlitwie. Pan Jezus powiedział i w wymiarze jednostkowym, chcesz uwielbić Boga, idź do swojej izdebki. Co to znaczy? Że wtedy, kiedy sam zanoszę modlitwę do Boga, Pan Bóg jest z nami. I wtedy, kiedy mówi, gdzie dwaj lub trzej, czyli podkreśla ten wymiar wspólnotowy w modlitwie, to mówi, tam jestem pośród nich. Czyli jestem wtedy, kiedy jesteś jako osoba ze mną, czyli jednostkę. I jestem wtedy, kiedy jesteś jako istota społeczna, narodowa, wspólnotą przede mną. I co to, drodzy Państwo, oznacza? Tak patrząc od strony rzeczowości. To, co jest najważniejsze dla naszej bytowości na ziemi i w niebie, to jest bliskość Boga. Nie ma, drodzy Państwo, ważniejszej prawdy dla całego istnienia całego kosmosu ponad to, że Bóg jest blisko, że Bóg jest z nami. Stąd imię Emmanuel, Bóg jest z nami. Ja chcę Państwu powiedzieć takie doświadczenie. Na mojej ojcowiźnie na Roztoczy biegają sobie swobodnie Daniele. I wiecie Państwo, co jest zdumiewające? Że wtedy, kiedy odprawiam sam, albo nawet jeżeli ktoś przybędzie z przyjaciół czy z rodziny, to razem, ale najczęściej sam, mszę świętą. Ja to patrzę, a te zwierzęta, tak jakby miały taką potęgę instynktu, że tak jakby czuły instynktem, że teraz powinny być tu, w pobliżu. A przecież one mnie nie widzą. Ale co ja robię? Odprawiam mszę świętą. Ja patrzę, a one tak dookoła domu gromadzą się. Tak jakby przyszły, żeby wielbić Boga. To oczywiście możemy tłumaczyć, że to jest przypadek czy coś i może to być czasami prawdą. Ale proszę mi wierzyć, że jak słucham śpiewu ptaków, już nie mówiąc takiego niebieskiego głosu jak Pana Rysia, to nieodparcie moja myśl biegnie ku Bogu i mówi, Boże, przecież taki talent. To jest oczywiście zasługa Pana Rysia, ale też Boga, przede wszystkim Boga. Dar Boży. Albo jak idę do lasu i tak z daleka patrząc, ptaki na pewno mnie nie widzą, ani nie czują.
a ich śpiew jest po prostu urzekający. I ja sobie myślę, Tadeusz, przecież ty już masz parę lat studiów i parę lat życia, ale tamte ptaki na tych przecudnych drzewach, one ciebie prześcigają swoją wspaniałomyślnością, bo one dla nikogo więcej jak dla Boga śpiewają takie hymny, do jakich są najgłębiej w swoim jestestwie uzdolnione. Albo te rozkwitające kwiaty. Przecież kwiat może oczekiwać na to, że zobaczy go jakikolwiek człowiek? A proszę zobaczyć, rozkwita samym pięknem swojego bytu. Więc, kochani Państwo, jak człowiek obserwuje przyrodę, to wtedy właściwie każde stworzenie to tak nas powala na kolana, żebyśmy wielbili Boga i wchodzili w kontakt z Bogiem, bo nic ważniejszego, świętszego, piękniejszego, żadne jestestwo tego kosmosu przeżyć nie potrafi ponad zjednoczenie się ze swoim Panem i Bogiem. I tutaj, jeżeli mówimy o mocy człowieka, mocy narodu, mocy każdego człowieka i w jego szeroko pojętej kulturze, to największa potęga kulturowa rodzi się w takich sercach, które są rozmodlone. I właściwie, żeby tworzyć wiele, to potrzeba zainwestować albo tyle samo czasu modlitwy, a właściwie, jeżeli mielibyśmy odrobinę sprawiedliwości, to powinniśmy więcej się modlić niż działać. A najważniejsze, pozwolić Bogu działać w nas. Wtedy cud za cudem doświadczalibyśmy, a kiedy trzeba byłoby doświadczyć cierpienia, czego nasi męczennicy polscy doświadczyli w obfitości, to też byśmy potrafili znieść mężnie. I tutaj, co do tego punktu, to można powiedzieć tak, że w tym momencie, kiedy człowiek umiera, to wszelkie spekulacje o jego losie można prowadzić, tylko że ten Bóg, ten człowiek jest już w rękach Boga i Bóg decyduje o jego losie. To, co my z całą pewnością możemy powiedzieć, że akt męczeństwa, tak samo tych naszych rodaków z samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, my możemy z całą pewnością z pozycji nauki katolickiej powiedzieć, że akt męczeństwa, jeżeli to on został dokonany ze świadomością i wolnością, że on gładzi bardzo dużo grzechów osobistych i narodowych. Ale tak osobiście myślę, że to już jest w miłości Bożej. Ale tutaj jednak byłbym za tym, żeby się modlić nawet za męczenników polskich i to tak długo, jak długo Kościół ich nie ogłosił świętymi. Dlaczego? Bo zawsze ostrożność jest tutaj wskazana. Pewność mamy wtedy, kiedy Kościół dokonuje aktu kanonizacji. Natomiast do tego czasu zawsze możemy powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak Pan Bóg nam też to polecił, módlcie się i czuwajcie. Módlcie się za zmarłych, bo jest to zbawienna sprawa dla nich i dla nas. I proszę być jednego pewnym, że każda inwestycja w sprawę Bożą nigdy niczego, nawet w najmniejszym stopniu, nie traci. W związku z tym człowiek, który nawet poświęca całe życie, on niczego nie traci z tego, co utracił. Bo w Bogu
który jest wszystkim, zyskujemy wszystkie skarby nieba i ziemi. I stąd takie wołanie o polskość dzisiaj, żeby była bliska Boga, żeby była przyjaciółką Boga, żeby była wierna Bogu, bo w wierności jesteśmy pewni bliskości Boga. A wtedy, czy nasz los jest szczęśliwy, błogosławiony, dostatni, potężny, wielki, majestatyczny, czy Bogu się spodoba, żebyśmy my, Polacy, katolicy, przechodzili razem z Nim drogę krzyżową, to jest kwestia całkowicie drugorzędna. Dlatego nie chciejmy Polski dobrobytu, po prostu dla dobrobytu, tylko jeszcze my chcemy Polski wielkiej, to po to, żeby mieć więcej środków do wielbienia Boga i rozsławiania Boga pośród całego globu. Bo o to chodzi w dzisiejszym zmaganiu globalnym. Chodzi o bliskość Boga dla świata, którą chce się niszczyć, i chodzi o to, żeby ludzie zbliżali się nawzajem do siebie. A w Bogu jesteśmy najbliżej siebie, samych i naszych bliźnich. Dlatego to jest taka centralna kwestia dla polskości dzisiaj i jutro, i dla Europy, i dla całego świata, że wielkość danej cywilizacji mierzy się jej odległością w stosunku do Boga. Proszę bardzo. Dobrze, przepraszam, jeszcze powinienem w tym momencie chyba dodać, czy teraz się pozwolę, dobrze? Może, proszę bardzo. Może pan do tego. Otóż, proszę sobie tutaj. Otóż uznałem, że powinienem to dodać, proszę księdza, że tu z Konstancina wyjeżdżaliśmy kilka razy do Górecka Kościelnego. Ksiądz mówił o Roztoczu i zrozumiałem, że to nawet miejsce urodzenia księdza Górecka. Zwierzyniec. Więc tutaj są nawet osoby, z którymi jeździliśmy do tego Górecka pięknego. I chcę powiedzieć, że tam w rozmowie z księdzem proboszczem usłyszeliśmy, że tam jest piękny kościółek, modrzewiowy piękny kościółek właśnie świętego Stanisława Męczennika, biskupa. I w rozmowie z proboszczem dowiedzieliśmy się, że to jest parafia kilkusetosobowa, rozrzuconych chatek po lesie, pięknym zresztą lesie. I w tej kilkusetosobowej wspólnocie jest 20 kół różańcowych. To chciałem powiedzieć. To było już parę lat temu. I w Górecku Kościelnym Festiwal Pieśni Maryjnej właśnie 15 sierpnia skupia niekiedy do 10 tysięcy. Tam nie ma nawet gdzie parkować specjalnie, więc po tych lasach szeroko stoją samochody, autokary i zjeżdża się kilka tysięcy ludzi, żeby śpiewać i słuchać, być razem. I powiem Państwu jeszcze do tego, co Pan Przewodniczący był łaskaw powiedzieć, że tę parafię kierowali franciszkanie. I moi praojcowie, ponieważ byli rzymskokatolicy i Polakami, dlatego przynależeli, choć dalej troszeczkę mieszkali, jakieś 10 kilometrów tak przez las na skróty do 10 kilometrów jest mój dom rodzinny, i moi praojcowie przynależeli tam. I praojcowie są tam na tym pięknie położonym cmentarzu też pogrzebani. Ale to bardzo ciekawe jest, bo charakter tej parafii i tego narodu jest inny niż na przykład okolicznych parafii. A dlaczego? Bo tam był naród polski i rzymskokatolicki. A w innych osadach były na przykład osady żydowskie z synagogą, były osady prawosławne z cerkwiami. I proszę sobie wyobrazić, że te różnice właśnie choćby w postawie religijnej istnieją do dzisiaj. Że dzisiaj to jest ta malutka parafijka świętego Stanisława biskupa i męczennika i Matki Bożej Anielskiej, bo tam chyba są dwa odpusty. I
ta parafia właśnie jest tak żywotna modlitewnie i ta parafia jest bardzo taka związana z Kościołem. I chociaż kawałek drogi mieszkają, tam osady te są położone, czy w lasach, czy na polach, to ci ludzie chętnie przybywają. I tam jest taki duch. Czyli to, o co Państwo pytaliście, rzeczywiście to w miniaturze, w tej parafii górecko-kościelnej można właśnie przeżyć. Proszę. Proszę, może tutaj. Nie, ja tutaj mogę też. Więc ja mam takie świadectwo, słychać? Tak, tak. Że moim świadectwem jest ksiądz. Właśnie ksiądz profesor. Bo ja jeszcze takiego wykładowcy nie spotkałam, jak żyję, żeby tak promiennie, z takim promiennym, z takim wzrokiem, z takim wzrokiem. Z głębi swojego jestestwa. To jest naprawdę dla mnie wspaniałe przeżycie, spotkać takiego człowieka i dziękuję Bogu. A poza tym chciałam podziękować za wspaniałą lekcję wiary, historii i patriotyzmu, bo ja się nie wstydzę, że ja wiem, że Polacy mają wady, ja byłam 30 lat właśnie w Niemczech i ja tam działałam też w kościele i znam wszystkie wady. Polacy mają wady, ludzie inni też mają wady. Ja bardzo się cieszę, że ksiądz tak pięknie recytował, czy przytaczał tutaj słowa kardynała Klonda, które może wiele osób nie zna. I wiele rzeczy ja się dowiedziałam, o których nie wiedziałam. Ja myślę, że nie jedna osoba, która tu siedzi, może o to samo powiedzieć. Więc dla mnie to jest naprawdę powód do dumy, że mamy w ogóle takiego profesora, takiego człowieka, takiego księdza. I za to chciałam dziękować, podziękować. I to jest moje świadectwo. Bardzo, bardzo dziękuję i chcę Państwu szczerze wyznać, że naprawdę to, co jest wielkie w człowieku, czy święte, to naprawdę jest to ewidentnym dowodem na działanie Boże w nas. Bóg działa. To, co może należy do człowieka, to to, żeby się otworzyć na działanie Boże, prosić Boga. I dlatego tak już od wielu lat jestem zwolennikiem nauki klęczącej. Uważam, że na klęcząco dochodzi się do najwspanialszych prawd i osiąga się największą moc życia, dynamikę i cały szereg myśli. Jeżeli tak czasami sobie przekartkuję te myśli, które wolno mi było spisać i w języku niemieckim, i polskim, to muszę Państwu powiedzieć, że mam jedno nieodparte doświadczenie, że Tadeusz, czy Ty się właściwie pod tymi myślami możesz podpisać, skoro one nie są Twoje? I już tak, ale prawdę powiem i też żart pewien, który z tego powstał. Kiedyś, Państwo wiecie, jak myślał świętej pamięci ksiądz arcybiskup Józef Życieński, bo on też był filozofem i ja też. I czasami były debaty między nami obydwoma, w cztery oczy. Każdy mówił to, jak myślał. I ja też. I ksiądz arcybiskup nieraz po prostu po moich interpretacjach na przykład Hegla milczał, wiedząc, co to znaczy. Jeżeli ja zasadniczo, krytycznie, negatywnie oceniłem filozofię Hegla, którą zresztą świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner niejednokrotnie się fascynował. I pewnego dnia dokonaliśmy takiego znacznego dzieła promującego polskie prawo za granicą. W szwajcarskim wydawnictwie zebraliśmy kilkudziesięciu taki osobowy team i syntezę prawa polskiego opublikowaliśmy i w języku polskim, i angielskim.
A synthesis of Polish law. To jest po angielsku i prawo polskie, próba syntezy, to jest w wydawnictwie tutaj w Warszawie CH Beck wydane. Już dwa tomy. Druga RP i ta od 89 roku, a nad pięcioma tomami pozostałymi pracujemy. Żeby promować polską kulturę prawną za granicą. Już nam się to częściowo rzeczywiście udało. Ale zebraliśmy tę wersję polską i angielską i idziemy do księdza arcybiskupa Życińskiego jako wielkiego kanclerza KUL, żeby w gronie trzech redaktorów, taki jest pan profesor Jan Głuchowski, taki rektor Wyższej Szkoły Bankowej, teraz już przeszedł na emeryturę, ale dalej współpracujemy. Ciekawa taka postać, jeden z najlepszych reprezentantów w Polsce prawa finansowego i pani doktor Maria Regina Pałupska z Lublina, z KUL-u, z naszego wydziału w Tomaszowie Lubelskim. Inicjatywa wyszła, zainspirowałem tę pracę, ten projekt. I proszę sobie wyobrazić, wręczamy księdzu arcybiskupowi Życińskiemu te dwa, trzy tomy, ale w dwóch językach, a on do mnie, tak jak zwykł mówić, Tadziu, chociaż wiecie Państwo, że od strony filozoficznej mieliśmy całkowicie inne stanowisko, ale nigdy nie wystąpił przeciwko mnie, choć inkardynowany jestem w archidiecezji Lublin. Ale wtedy zadaje mi następujące pytanie. Tadziu, a skąd wziąłeś pieniądze na ten projekt? Bo za tym projektem kryły się takie mniej więcej dwa nowe, niezłe samochody. I ksiądz arcybiskup tak błyskotliwie mnie pyta, niespodziewanie zresztą dla mnie, a ja też niespodziewanie odpowiedziałem, że księże arcybiskup, ja o pieniądzach rozmawiam z najbogatszym. A to dlaczego nie ma go w gronie redaktorów? A ja powiedziałem, księże arcybiskupie, to nie jest błąd moich przyjaciół, tutaj współpracowników, tylko mój osobisty. Ale przy następnym tomie ja już się nawrócę. Więc co to, kochani Państwo, ta prawdziwa historia znaczy? Że kwestie finansowe, osobiste, narodu, samorządów, najlepiej rozprawiać przed najbogatszym Panem Bogiem. Polska nie będzie finansowo bogatą, jeżeli o finansach będzie rozmawiać z przedstawicielami na przykład Deutsche Bank czy banków kierowanych przez naszych braci Żydów. Tam nie ma źródeł bogactwa. Tam nie ma bogactwa. Największe bogactwo, drodzy Państwo, to jest u Pana Boga. I dlatego, jeżeli chcemy być bogaci jako naród, także pod względem ekonomicznym, to proszę wierzyć, Pan Bóg ma tyle idei gospodarczych, tylko że nasi ekonomiści niestety kiepsko współpracują z Bogiem. Bo miliarderzy czy bilionerzy tego świata to są żebrakami. A jedynie bogatym jest Pan Bóg. Dlatego wskazówka delikatna, o pieniądzach najlepiej rozmawiać z Panem Bogiem. Także, drodzy Państwo, całym sercem dziękuję. Tutaj jeszcze, jeżeli Państwo życzylibyście sobie te propozycje, jest drugi i trzeci tom rozmów niedokończonych, ale ta sprawa gender to jest najlepsza pozycja w tym sensie ukazująca właśnie sytuację taką geopolityczną i wpływ różnych instytucji na świecie. Także bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże Państwu, ale proszę pozwolić Panu Rysiowi zaśpiewać. To będzie 45 zł. Jeżeli tak, kochani, może posłuchajmy. Proszę. Proszę Państwa, zbliża się godzina apelu Jasnogórskiego. Myślę, że tak duchowo i sercami połączmy się ze wszystkimi. Drodzy Państwo, na chwileczkę. Ze wszystkimi na Jasnej Górze byśmy mogli. Ja mam jeszcze te rozmowy niedokończone, proszę się nie martwić. Ja je przyniosłem z samochodu. Także i gender.
jeśli chodzi o gendę, to może odśpiewajmy apel i wtedy sobie, ale proszę mi się nie martwić, mam książek tutaj. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie. Wasze życie, powołanie, całe to urocze miasto Konstancin Jeziorną i wszystkie wasze plany, życzenia i marzenia, wszechmogący, miłosierny, sprawiedliwy i miłujący was cudownie niebiańską, uzdrawiającą, wszechmogącą i odwieczną miłością Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję.